Siema live, czy wy mnie już widzicie i słyszycie? Widzicie mnie i słyszycie już? Dobra, super. Słuchajcie, nie wiem co mam, ale pierdzieli mi się coś ten modem USB, który mam. I mam mały problem, bo czasem mnie niestety wywala. Dodatkowo jeszcze mój komputer jest, słuchajcie, tak zamulony, że chyba mnie czeka po prostu niedługo instalowanie wszystkiego od nowa format, bo kurczę, mam coś coraz większy kurde problem z tym wszystkim. Ale dobra, słuchajcie, wracamy do gry. Aha, skądś wyszedłem, świetnie. Siema Hildzio. Tak, już wróciliśmy z live'em, także już... Aha, wyrzuciło mnie tutaj. To był chyba ten poziom. Światła, kamera, trakcja. Jak mi się wydaje. Wczytywanie, coś długo trwa to wczytywanie. W ogóle wiecie co, czekajcie, jeszcze tylko sprawdzę, czy mam połączenie z siecią PlayStation. Dobra, jest połączenie z siecią, więc jest spoko. Nie, bros, nie ma Dzień Famousa, dlatego że on mi się nie zdążył pobrać, wiesz? Bo okazało się, że pomimo tego, że grę miałem już zainstalowaną na dysku, jej nie usuwałem, to jeszcze się troszeczkę spierdzieliło, także... Słuchajcie, obejrzymy sobie jeszcze raz ten filmik. Aha, tu nie było filmika. Ej, dlaczego ja nie mam mojego stroju? Ej, oddajcie mi mój strój. Aha, bo coś tu się... Okej... Aha, dobra, słuchajcie, czaję chyba już, jak to trzeba zrobić. Tu są jakieś kulki, które musimy... Ej, no jak ja mam to, kurde? Aaa, bo my się od ściany możemy odbijać. Czekajcie, właściwie tu mogę sobie tam siedzieć w sumie. A nie, to mnie z automatu wyrzuca. No fuck. Kurde, ale się... Nie czaję. Nie wiem tylko dlaczego mi kurczę moje te zdjęło. O, to pa. Aha, dobra, bo tu musimy uciekać, dobra. Ej, kurde, ale tutaj skok to jest trochę galanty. O, jak tu mam. Ja pierdzielę, masakra. Powtórka, jeszcze raz, słuchajcie, sobie to zrobimy. No jakieś kulki mnie gonią. Nie wnikam, czy analne. czy analne, czy nieanalne. Nie wnikam, nie wnikam. Jak nazywa się człowiek, który lizał parę wodną? Nie wiem. No dobra, ale przynajmniej teraz już wiem, jak tu mam cokolwiek unikać, więc jest progres. Jest, słuchajcie, progres. Nie! A bo one się odbi... One się odbijają! Taki bajer. Dobra. Pierwsza faza za nami. Teraz czas na drugą, tylko żeby tutaj nie spierdzielić teraz. Aha, czekajcie, bo tutaj się trzeba odbić. Aaaa, fuck! Aaaa, nie! Aha, dobra, czyli będzie kolejne to samo. O, coś... Kamera! Fuck! Nie, no kurde, co jest? Dlaczego ja nie mogę uciec? Dobra, ale czaję mniej więcej, musimy to oko Saurona jakoś... robić uniki. Dobra, dostał. I co, to koniec? Nie, jeszcze coś będzie, okej. Okay. Kurde, nie wziąłem tego. Fuck. Trudno, jak tam jedna naklejka nam przepadnie, to się krzywda nie zrobi. W panu... Ej, ta fuck, kurde! Nie zgadzam się. Aha, i muszę to jeszcze raz zrobić, tak? Super.
Dobra, jesteśmy na platformie z powrotem. Aha, czyli teraz mnie gonią w skrzynki! Dobra, te się widzę nie palą. Przeskocz. No kurczę, trochę mnie upiekły. Aha, dobra, czaję, o co tu chodzi. Dobra, tutaj musimy, widzę, ogarnąć to po prostu w ten sposób. Chociaż teraz widzę, że już chyba w sumie musimy, dobra, to powtórzyć. Czyli wskakujemy na to i się odbijamy. Cyk, proszę bardzo. No to mnie zjara, to było do przewidzenia. No nie, nie, nie spadaj, nie spadaj! Padłem. Picha. Teraz się odbijamy, świetnie. Teraz tu będzie jeden podskok. Tutaj klik i odskok. No, dobra, pykło. Dobra, słuchajcie, chyba pokonaliśmy go w końcu. Wzywa posiłki, ja to słyszałem. Kurde, patrzcie, zebraliśmy, o dziwo zebraliśmy wszystko. Wydawało mi się, że coś gdzieś tam ominąłem. Natomiast szkoda, że bez utraty życia nam to nie wyszło, ale cóż. Mówi się trudno. Kiedy losowanie? Myślę, że zrobimy sobie gdzieś tak w okolicy 21 przerwę, więc po przerwie będzie pierwsze losowanie, natomiast drugie będzie na koniec live'a, plus oczywiście losowanie dla subów. Dzisiaj też będzie. Aha, czyli te małe kulki nie zaliczają się do przedmiotów jako takich, tak? Trochę dziwne. Brawo! Wspaniale, odsok! 5 gwiazdek! Ujęcie za nami. Zostały 2. Drugi bohater przebywa gdzieś w Ziguracie. Wielkiej świątyni kreatywności Bunkum. To wskaże ci drogę. Papier Ałat, zarządca Ziguratu, pomoże ci w zadaniu. Jeżeli to zrobi, dostanie ode mnie autograf! Ile w tej grze jest bohaterów? Z tego, co się orientuję, jako takich, z którymi mogę grać, to chyba 3, nie? Czy 4? 4. No dobrze. I to, aha, czyli będziemy mieli jakiś nowy... A, czyli mamy nowy świat odblokowany. Super. Wielka sala Ziguratu. Dobra, czyli widzę, że tutaj będziemy mieli jeszcze więcej. W ogóle postęp zadania 23%? Trochę weird. Nie wiem czemu, ale mam takie jakieś dziwne nastawienie, takie dziwne przeczucie, że to jest jakaś Rosja. Cholera. Tak bardzo, bardzo dziwnie bym powiedział tutaj jest. No ewidentnie to jest Rosja. Boże. Tragedia. Rosja. Rosja. No, mózgu, czemu taki jesteś? Skończmy te kłótnie. Zadzwoń po rozum. Witaj niezwykły. Zwę się Papier Ałat. A to miejsce to Ziggurat. Moje największe arcydzieło. Kiedyś mieszkańcy Ziguratu mieli mnóstwo pomysłów. Byli rybakami i magisfery. Jabłek. Potem pojawił się Newton i wszystko zmienił. Nawet mnie. Kiedy otwieram usta, nie ma marzeń, iskry, tylko wielki, włochaty indy. Wielki, włochaty indy. Teraz naszą jedyną nadzieją jest to, że Toggle, drugi bohater Bunkum, powróci i naprawi Ziggurat. Potrzebujemy twojej pomocy,
Mały, dziwny, cichy człowieczku. Drzwi do miejsca spoczynku Togla zostały zapieczętowane. Potrzebne są 3 kule. Kule są rozrzucone po całym ziguracie. Znam sposób na ich szybkie zebranie, ale teraz w moim mózgu są same wiatraki i ocet. Obawiam się, że wiatraki i ocet? Serio? Sporo pracy. Jedna jest w wielkim domu płomieni. Parno i duszno. Druga leży gdzieś w labiryncie. Ostatnia służy za oko mechanicznego smoka. Niezbyt praktyczne, ale dość pomysłowe. Zanieś wszystkie 3 kule do posągu, a Togl do nas. Bez kul nie damy rady wskrzesić. No dobra, czyli Togla. Mamy tak, uwolnij Togla, tak? Dobra, to sobie zadanko. Chciałbym to zadanie całe prowadź mnie. Dobra. No to co, słuchajcie, myślę, że pierw pójdziemy sobie tutaj na lewo. W sumie najbliżej. A przy okazji widzę, że zbieramy też te kulki, które pozwolą nam w przyszłości kupić sobie jakieś nowe Będziesz elementy. Się smażyć w wielkim palenisku, jeśli nie przyślesz tu Yeti. Mam niestety na niego ogromną alergię, ale przedstawię cię w imię ożywienia potężnego Togla. Ewidentnie Rosja. A cóż to jest za poziom? Sklep u Zomzuma. Aha, sklep u Zomzuma, dobra. To nas jakoś nie interesuje. Czy tutaj na górę mogę jakoś wejść teraz z tym? Chyba nie mogę, chociaż czekajcie, jeszcze spróbujemy, może w ten sposób? Nie, niestety mi się nie udaje. Tędy też nie przejdziemy. No dobra, czyli owłosione pięty, gorący węgiel. No to wchodzimy. Cześć, CKWB. Dawno cię nie było. Siema, Hunter. Ten piec jest zbyt gorący. Daj szansę Yeti. Nie martw się, na Yeti można polegać. Wrócić z kulą. Na zdrowie. Idź po kulę, Yeti. Alergia nieprzyjemna. A przepraszam, na co on ma alergię? Jeszcze raz? Nie ogarniam. Kula jest w schronie. Musisz ją znaleźć. Użyj lewego drążka, by wskazać Yeti, dokąd ma iść. Wciśnij przycisk akcji, by Yeti podskoczył. Porywisty wiatr przeniesie Yeti wyżej, tak? Idź, znajdź schron, znajdź kulę. Całe bunkum na ciebie liczy. Skoro liczy, musimy dać radę. Ale tu się jakoś dziwnie te kuleczki, kurczę, słuchajcie, zbiera, bo już tak one są, raz ich nie ma. Dobra, to rozumiem, są checkpointy. O, tam na górze są jeszcze. Jak ja mam się tam na górę po nie dostać? Chyba, że... Aha, czyli to jest... Dobra, czaję. Tylko wiecie co? Tam na górę chyba się nie da jakoś doskoczyć, co? Chyba, że... No nie da się tam doskoczyć. Chyba, że czekajcie, może... Nie. Ej, to jest weird. Bardzo dziwnie się tutaj steruje przede wszystkim i to jest chyba największy... Chociaż czekajcie, a gdybym tak... Wiem, jak tam się dostać. O, hop. O, właśnie. Dobra, mamy to.
No dobra, powiem wam tak. Tu się troszeczkę dziwnie nim steruje niestety, bo to jest tak jakoś dziwnie bardzo moim zdaniem. Ale nie ma lipy, wystarczy widzę tylko jakoś ogarnąć i jest wszystko... Oho, świetnie, że się w lawie utopiłem. Smacznie. Yeti z lawy. Nie, to są węgle rozżarzone. Jaka lawa, Boże. Czekajcie, bo tutaj jeszcze mamy... Dam radę? Dam radę, easy. W ogóle słuchajcie, to mam kilka gier też z tych odblokowanych z PS Plusa. Jakbym miał, nie wiem, coś ciekawego, to można by ogarnąć może te z PS Plusa, które były. Ja pamiętam, że mam taką, a to jest dla dwóch graczy. Mam taką grę Nova. To jest taka logiczna, no, logiczna giereczka, całkiem spoko. Można by sobie, nie wiem, pograć, coś ogarnąć. Aha! Czaję, tutaj nie doskoczę w ten sposób, bo to musi ktoś przetegować, okej. Muszę wiedzieć. Nie, o Jezus, nie tutaj! Boże, co ja zrobię? Nie, w ETS-a jakoś nie mam naprawdę ochoty w tego ETS-a. Powiem wam, że jest tyle kurczę innych fajnych gier, a nie tylko ten ETS, ETS i ETS. Chociaż fajne to jest, bo można sobie pojeździć i tak dalej, ale no mnie to jakoś nie rajcuje. Dobra, czekajcie, tylko teraz tak, co my mamy tutaj zrobić? Aha, tak to działa. Całkiem spoko rozwiązanie. Dobra, to nas na pewno wyrzuci do góry. Teraz tak się, wiecie co, zastanawiam, czy... Chociaż nie, to chyba akurat mieliśmy tutaj... Gdzie mam kota? Nie wiem, kot jest chyba gdzieś na dworzu. Chociaż zaraz będę musiał pójść na chwilę na dół, zobaczę, bo może... Oh, fuck! Chociaż będę musiał zobaczyć, bo nie wiem, czy on czasem nie czeka pod drzwiami, bo nikogo w domu mnie nie ma, więc... Siema, siema. Dobra, to jest tutaj trochę dziwnie... Też może nie tak dziwnie zrobione. Aha, dobra, czyli tutaj poczekajcie, musimy chwilę zaczekać. No! No, nie mówcie mi... Czy to jest to... Nie, myślałem, że to jakaś cebula w ogóle je... O kurde, no, co ja robię? A, nie idzie mi bardzo. Masakra. No, zbierz to. No, ej, ta postać jakoś dziwnie zbiera te przedmioty. Jakby chciała, nie mogła. O, dobra, udało się. Teraz tak, zastanawiam się, czy tam spróbuję tam przeskoczyć. Dobra, mamy to. Nie, nie wziąłem. Jeszcze raz.
Aha! Tylko żeby tą naklejeczkę zdjąć, to ja muszę się tu z góry... Dobra, słuchajcie, tutaj naklejki już niestety nie wezmę, bo nie ma możliwości, żebyśmy tutaj wrócili. No, zachętę trofka. Spoko. Przyjmę każdą. Brakuje mi w sumie jednej trofki, żeby wbić szósty level. Aaaa! Nice! Zjarało mnie. W ogóle słuchajcie, czy tak, tak pogadajmy, ktoś z was ogląda w ogóle Flasha? Aja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 j
Skąd biorę klucze? Klucze biorę z G2A. W ogóle słuchajcie, jest teraz promocja na G2A chyba. Czekajcie chwileczkę. Ja sobie zobaczę. Promocje są może nowe. O Flash, to jest o tym człowieku, który szybko biega. Powiem wam szczerze, że się strasznie wkręciłem. Także jest naprawdę zajebisty serial. Co my tutaj mamy? Doom, Dark Souls 3, Stellaris, klucze są w promocji, Super Hot, cała reszta. Chcę sobie sprawdzić. Dobra, a my wracamy do gry. Znaczy, ja wam powiem tak, ja też może nie jestem, ja nie jestem jakimś fanem komiksów i tak tego wszystkiego, ja się na tym totalnie nie znam. Nie czytam komiksów i mnie to po prostu jakoś nie rajcuje. Natomiast seriale na podstawie właśnie tych komiksów wszystkich są naprawdę spoko. Na przykład obejrzałem wszystkie tajemnice Smallville, chociaż też nie wiem, czy to jest na takiej zasadzie, że to było... Znaczy, no to na pewno jest na podstawie Supermana, bo to o tym opowiadało. Ale bardzo fajny serial, bardzo mi się podobał. Teraz właśnie oglądam tego Flasha. I co tam jeszcze? Arrowa w ogóle. Przymierzam się w ogóle do Arrowa, bo we Flashu były fajne wstawki z Arrowem. Także do Arrowa też się jakoś przymierzam, żeby go obejrzeć. Chociaż na razie będę się głównie skupiał na Flashu, bo już teraz drugi sezon. Najśmieszniejsze jest to, że za 4 dni będzie ostatni odcinek drugiego sezonu, więc będę mieć co oglądać. Dzisiaj na pewno sobie kilka odcineczków obejrzę. Tak, koszmarkowa chyba jakieś mam. Także do Arrowa się ewentualnie będę przymierzać, jak będzie tam jakaś przerwa we Flashu. No dobra, mamy sobie pierwszy kryształ, jest okej. Powiem wam tak. Heavy Raina i Beyonda mam, natomiast ogarnąłem to w ten sposób, że z Heavy Raina zrobimy serię na YouTubie. Natomiast z tego Beyond Two Souls zrobimy sobie na live'ach. Masz jedną kulę! Zostały dwie! Błagam, znajdź je! Okej, gdzieś mnie wyteleportowało. Aha, to jest przełożone. W obszarze dokowania znajduje się wielki silnik parowy. Tak, jego wnętrze jest niebezpieczne, ale ty jesteś przygotowany. Poza tym czeka tam na ciebie mała niespodzianka. Dobrze, szkoda czasu. Idź już po te kule. Spoko, zaraz po kule pójdziemy. Ja bym chciał jeszcze, wiecie, co tutaj ewentualnie troszeczkę ogarnąć otoczenia, zobaczyć co tutaj będziemy mieli. Oleg potrzebuje pomocy! Oleg potrzebuje pomocy. Wybacz, Olgu. Nie pomogę ci teraz. Aha, czyli my jesteśmy teraz w tym momencie, w którym... Aha, czyli to jest tutaj. Dobra, to czekajcie, to my i tak musimy iść na górę. A czekajcie, a jak się złapie...
Aha, bo to mnie wyrzuca na górę, czyli mamy górę i dół do odkrycia. Okej, okay, dobra, tu będzie mi, tu jest widzę mi odsok potrzebny. W trzewiach labiryntu jest kolejna kula. Może pierwsza? Może ostatnia? Nieważne. No na pewno nie pierwsza, to bo pierwszą już mamy. Nic nie rozumiem, bo skradziono. Znaczy słuchajcie, ja jestem ogólnie ciekaw tego, czy polecam jakiś symulator autobusów, nie? Znaczy ogólnie jestem bardzo ciekaw tego Heavy Raina, bo słyszałem gdzieś tam dużo jakichś tam opinii, chociaż teraz w ogóle pisaliście mi, że jest skopany trochę na PS4, ten remastered. Więc no nie wiem, zobaczymy. Natomiast Beyonda będziemy sobie ogrywać na live'ach, więc... Ta kula jest ukryta w głębi labiryntu. Znajdź sposób, by ją stamtąd wydostać. Kiedy jakiś nowy horror, nie wiem. Spójrz no tylko. Dół to góra, a góra to dół. Bardzo fajne, tak. No nie wiem, czy takie fajne. Nie wiem, czy takie fajne. No nie, nie wziąłem! Chcę umrzeć.
czekajcie, a jak to działa? A, bo to mogę sobie w ten sposób ogarnąć, całkiem spoko. Ale co się stanęło? Coś się wam zawiesiło, coś? Nie wiem. Nie, no chyba wszystko jest okej. Okay. Nie, no jest okej. Okay. Nie wiem, co się stanęło. Za bardzo. Już, czekajcie, zdobędziemy tą naklejkę i już będziemy kończyć. Znaczy ten i będziemy ogarniać, także spokojnie. Że za chwileczkę to zgarniamy. No. Kocie, tam są moje czyste ubrania. No, będę mieć całe w sierści. Jezus Maria, kot. Czeszę go codziennie, ale kurna z Kubanem, słuchajcie, tyle sierści, że to jest tyle mu sierści wypada, że to jest jakaś katastrofa. I jeszcze oczywiście co? Jak są świeże ciuchy, to na świeżych ciuchach się uwali i śpi. To jest po prostu, kurde... A potem bierzesz takie ubranie, masz takie rude kłaki, kurde, na... Zważywszy, że ja mam większość koszulek białych, to jest dopiero... Chociaż gorzej i tak, jak mam czarne jakieś t-shirty, to co po domu chodzę i jak się, wiecie, bierze, to są całe w kłakach. Spodnie to samo, masakra. Nie mów nic o sierści. No niestety, taka karma, tak to wygląda. No dobra, moi drodzy, to co? W takim razie, tak jak chcecie, robimy przerwę. Widzimy się za 5 minut, także nie odchodźcie. Pamiętajcie też, że po przerwie robimy losowanie gry. Także zapraszam do wzięcia udziału. Pamiętajcie też, że musicie mnie followować. I zaraz po przerwie zrobimy sobie losowanie, także nigdzie nie odchodźcie. Widzimy się za 5 minut.
No dobra, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy już po przerwie, także witam was ponownie. Wybaczcie, że trwało to troszeczkę dłużej, ale też tutaj trochę ogarniałem rzeczy. Już wracamy sobie do Little Big Planet. I słuchajcie, musimy teraz udać się na górę. Coś mi ścięło internetowo live'a. Mam nadzieję, że mi nie wywali. Dobra, chwila niepewności, bo mi tutaj się na czerwono zaświeciło. Ale już jest okej. Okay. Fajna tapeta. To są, słuchajcie, motywy PlayStation. Akurat ja jakoś nie stosowałem w sumie motywów. Jak chcecie, to mogę wam... Ale nie, nie pokażę wam. No są one fajne, ale szczerze powiedziawszy chyba jedyny, który mi najbardziej przypadł do gustu z tych, które mam jakby do ogarnięcia, to jest w sumie ten ze Gwiezdnych Wojen. A, losowanie, matko bosko, przynajświętsza, czekajcie. Nie mogę przecież kupić suba Pixelos, kurczę, no to nie wiem dlaczego, ale co, coś z PayPalem, PaySafe Karta, coś, no nie wiem. To coś hitbox się... Chociaż ja dzisiaj też miałem problemy z PayPalem, jak kupowałem bratu z premium Spotify'u. Coś nie trybiło. Kula, czerwona gwiazda. Wcale Rosja. Wcale. Pojedziemy tam specjalnym gadżetem. Będziesz potrzebować kasku. Kask. Ale przyniosłem tylko wiszący koszyk. Już robimy losowanie. Wróć. Albo dobra. Tylko teraz pytanie, czy przychwyci mi to, co ma mi przychwycić? Czyli czy przechwyci mi okno? Znając moje szczęście, pewnie mi okna nie przechwyci. W ogóle, słuchajcie, ja muszę zmienić sobie tego OBS-a na multiplatformowy, bo ten trochę zaczyna siać. I wiesz, że to też dlatego nie działa. No, nie przechwytuje mi okna. To czekajcie, damy przechwytywanie monitora. Ja sobie tutaj przegarnę okno. Loteria. No dobra, chyba widzicie wszystko. Czekajcie, ja sobie tylko jeszcze to na chwileczkę zgarnę. Odpalę sobie dokument z kluczami, których mam cholernie dużo. Dzisiaj też tutaj Hunter nam troszeczkę kluczy podrzucił, więc jest spoko. Ale te klucze zostają sobie na koniec. Pójdziemy sobie po kolei, tak jak mam. Dobra, ten chyba był. Dobra, przechwytywanie monitora. No i słuchajcie, zobaczymy, kto wygrywa. 3, 2, 1, 0. Wygrywa Klaudia Chmi. Czy Klaudia Chmi jest? Bo nie widziałem, żeby się odzywała na live'aju. Teraz jeszcze sobie tutaj zerknę. Może dzisiaj dołączyła? Nie, dzisiaj nie dołączyła. Czy Klaudia Chmi chce grę? Masz 30 sekund. A, jesteś. Chcesz grę? Pewnie chcesz. No, come on, nie to. Dobra, wysyłam ci grę na wiadomości prywatnej. Także wpisz sobie to od razu na Steamie. I ten, tego jest, no. I powiedz, co tam dostałaś też. Dobra, słuchajcie, robimy sobie następną w takim razie loterię. Tu kocie. Chcesz wyjść? Aha, ćma wleciała, tak? Teraz będziesz mi latał po pokoju i wszystkich półeczkach. Masakra. Dobra, także robimy sobie drugie losowanie, które będzie na koniec live'a, czyli koło 22. A my już wracamy. Klaudia, wpisz kodzik i powiedz, co tam dostałaś. Mam tylko nadzieję, że dobry kod ci skopiowałem. Ała. A kto drugi? No teraz już nie sprawdzę, kto był drugi. Sorry, czekajcie, tu się nic nie popierdzieliło. Nie, jest okej. Okay. Hako kask. Ten koszyk może działać jak kask. Ale to co, mogę na nim latać, nie?
odbijać coś? Zaczep go na linach, wciskając przycisk R1 i poruszaj lewym drążkiem, żeby zmieniać kierunek. Serio? Liny przechodzą przez piętra. Trzymając przycisk R1, pamiętaj, możesz skakać, gdy jesteś na linie. Naciśnij przycisk akcji, a podskoczysz. Szybko! Hunter 100 lat, to Hunter ma urodziny dzisiaj, coś? Jeżeli tak, potrzebujemy tej kuli, żeby obudzić Togla. Hunter chyba ma urodziny, też nie wiem. Aha, ma jednak, no. Wow, jakiś ziomek dziwny. O, i tak bardzo się utopiłem w kamieniach, znaczy w rozżarzonych węglach. Zdobyłem na... Nie, dobra, wydawało mi się, że to jakiś nabój. A ty, Pixelos, ogarnąłeś już tam z tym subem, czy nadal kupić nie możesz? Wow, dobra, zniszczyłem to nawet nie wiem jak. Bo ta muzyczka. Wow, my na rakiecie jesteśmy! Ta tą rakietę trzyma jakieś dziwne coś. Czekajcie, wiecie co, właściwie to może go... strzelimy. No! A tego się nie da zestrzelić. Ej, no bez kitu. Dobra, musieliśmy to tak zrobić niestety. Dobra, tu chwilę zaczekamy. Okej, naklejeczka zdobyta. Świetnie. Ja właśnie nie wiem, że ta rakieta ma włosy, ona jest jakaś dziwna. Czekajcie, tu możemy wejść do środka, ale to chyba jeszcze niestety nie tędy. Aha, i tu potrzebuję te buty jakieś, tak? Nie wiem dlaczego, ale to futro, które ma ten ziomek, znaczy ta rakieta właściwie, a nie ziomek, to mi tak trochę przypomina Leo Fortunes. Nie wiem, czy kojarzycie, kurde, nie wiem, czy kojarzycie grę. Tym zielonym się ogarnia. W ogóle miałem w planach kupić ją, jak była na przecenie na PlayStation, ale stwierdziłem, że chyba jednak jej nie kupię, ponieważ wypróbowałem ją na telefonie. Kurde się. A nie, dobra, nie utopiliśmy się, świetnie. Tak, Hildio, zapewne rakieta Bigos. Smok. Wow, 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 tu są naklejki. Aha, potrzebujemy te buty. W ogóle spadają jakieś kotlety. Kotlety? W ogóle to można... No comment. Aha, dobra, to już wiem, że wróciłem. Znaczy, jakie przeby... Jakie przebrania mam kupić? Jaki iluminator? No nie, znowu to samo zrobiłem! Aha, Klaudia, czyli nie masz tego klucza? To czekaj, to ja ci go wyślę jeszcze raz. Szczęście jeszcze mam. Już szept. Masz wiadomości... Aha, poczekaj, moment, bo oczywiście dwa razy tej samej wiadomości wysłać nie można. To ci wyślę tak i wysyłam ci jeszcze raz klucz, także wpisz go sobie na Steamie i powiedz co tam, jak tam, jak tam. Wiem, że w Uncharted jest tam coś z crashem i ja, tak jak już mówiłem na poprzednim zresztą live'ie,
Ja mam gigantyczną nadzieję, że wyjdzie jakiś remaster wszystkich części Crasha albo i Spyro. Słuchajcie, jakby to wyszło, to myślę, że Sony by zarobiło taką kasę, że to się w pale nie mieści. Jeżeli wyszedłby Spyro, jeżeli wyszedłby Crash, to ja bym to na bank kupił, nie? Nawet jakby to kurde miało 300 wykosztować, to bym to kupił. Serio, teraz mówię. Kurna odkładał, bardzo bym odkładał. Bardzo, bardzo bym na to odkładał, bo na pewno bym to kupił, bo to są moje gry, kurde, dzieciństwa i ewidentnie byłyby fajnie, gdyby były. Aha, nowa, bo no... no. Słuchajcie, ja się zastanawiam, czy jak mi się skończy po prostu umowa z Hitboxem, czy może faktycznie nie przeniesiemy się na Twitcha, bo... wydaje mi się, że wiecie, no więcej osób na pewno z Twitcha korzysta niż z Hitboxa. Co? No i patrzcie, dlaczego ja jestem zdolny do bugowania gry? Powiedzcie mi, widzieliście, co się przed chwilą z moją postacią działo? Kurczę, no ja jestem jedyny, który tak potrafi. No ja potrafię wszystko zbugować, to jest złe. No słuchajcie, złe. Naprawdę, ja każdą... Kurczę, słuchajcie, tak na dobrą sprawę zauważcie, co live z Little Big Planet, to ja muszę coś zbugować. No i znowu... Nie, dobra, tu jest okej. Okay. Bugier. No! Ta, jasne, my friend. Świetnie. To calculated nie było. Zdecydowanie. No, patrzcie! Kurde, no! Ach. Klaudia, tam ogarnęłaś ten klucz, bo nie zauważyłem... Bo nie zauważyłem, czy napisałaś. No, nareszcie się udało. Wpisujesz na Steamie, spoko. Dobra, udało nam się zdobyć kulę. Nie, naprawdę, słuchajcie, ja naprawdę jestem, ja jestem zdolny zbugować praktycznie każdą grę. Jakiej byście mi gry nie dali, ja zawsze ją zbuguję. Jeżeli ktoś na przykład oglądał wczorajszy bodajże odcinek Wiedźmina, to tam była po prostu beka z płotki, która no to co tam wyczyniała, to jest po prostu tragedia, ale Wiedźmin i płotka, to wszyscy wiedzą, że ta płotka to jest taki kurczę masakryczny prima aprilis, więc okej, okay, ale no mówię, sorry. Każdą grę zbuguje. Typowy Wojtek, dokładnie. Czy ja, znaczy na pewno no Sapera... Raz zbugowałem Sapera. Słuchajcie, naprawdę, raz Sapera zbugowałem, bo pamiętam, że była sytuacja, w której nie wiem, co się stało, tylko że ja grałem w Sapera na telefonie. Tam było tak, że jakby było... Jak są te pola 1-1-1-1-1-1 i w środku powinna być bomba, to wy wiecie, że tam bomby nie było? Była dwójka. Więc też zbugowałem grę. Mówię, jestem zdolny, no po prostu jestem zdolny. O, tu w ogóle mamy już dostęp chyba do tych. Aha. Fajny ten kapelusz, podoba mi się. Witam. O, i magisfera rozszerza się w zawrotnym tempie. No i moi drodzy, chyba mamy szósty poziom. Wszystkie zakamary. Dobra, zaraz pociągnij sprawdzimy. Łańcuch, a oczom twym ukaże się najlepsza. Gdzie możesz sprawdzić? Na moim blogu gamerspace.pl. Tam schodzisz w zakładkę FAQ, sprzęt komputer, sprzęt czy coś takiego i tam wszystkie informacje masz.
Dobra, czekajcie, musimy się cofnąć z powrotem na górę. Trzy kule! Toggle zaraz do nas powróci! Tak, tak, zaraz do nas powróci. Wiem, spokojnie, tylko ja bym chciał jeszcze się wrócić na chwileczkę tutaj, bo mam wrażenie, że czegoś tu nie wziąłem. Tak, na hitboxie też jest info, jeżeli się tam wejdzie w tą zakładkę. Codziennie nowe dzieła. I magisfera powiększa się z każdym wschodem słońca. Pociągnij łańcuch, by zobaczyć więcej. Pamiętaj, żeby przejść przez drzwi. Nie za bardzo wiem, co to jest. Co my tu mamy? No nie wiem, co my tu mamy, bo nie mogłem przejść przez drzwi. Co chodzi? Oho, będzie się działo. Wskakuj. No jak ja mam tam wskoczyć? Jak tam ciekawe. Wejść? Tego jeszcze nie widziałam. Ej, no. Jak tam wejść? No właśnie nie mogę wcisnąć trójkąta i to jest dziwne. Jestem na środku, wciskam trójkąt. No patrzcie, wciskam trójkąt. Nie ogarniam. A niech mnie. Kreatywność nie zna gra. No nie wiem, ta twoja kreatywność jest taka słaba jak... już nie powiem co. Nie wiem, to było weird. Nie wiem, dlaczego tam nie mogę wejść. Szkoda. A, czekajcie, mieliśmy zobaczyć... Szósty poziom. Szósty poziom mamy! Nice. Dziwne trochę. Uwaga! Cóż, zgaduję, że mamy duży problem. Ale dla Toggla takie rzeczy to pestka. Ha! Za chwilkę lub dwie widzimy się znów w ziguracie. Dobra, tylko teraz którymi idziemy? Czy będziemy chodzić nowym, czy będziemy chodzić starym? Ekepom. Nie grałem w PU. Na Windowsie mobilnym jest... Wciskaj przycisk PU. L1, by zmieniać się z dużej postaci w małą. Taki to spryciarz z tego Toggla. Ta muzyka jest trochę creepy. Ja bym powiedział bardzo creepy. Mały Toggle biega szybko i wysoko skacze. Bardzo przydatne, gdy chcemy się gdzieś wcisnąć. No, jakoś... Aha, bo to mogę tak wchodzić. Wy słyszycie tą muzykę? A czekajcie, a ja mogę skoczyć i się zmienić? Jak ja mam się tego złapać, cholera? A, tak. Jaka creepy trochę ta muzyka. Duży Toggle, ciężki. Może dociążać rzeczy lub pójść z nimi na dno. A potem zmienić się w małego Toggla i zrobić pokaz fizyki. Bajer, podoba mi się to. Aha, czekajcie, tutaj musimy przejść małym. Jezu, ta muzyka jest masakryczna. So creepy. Czekajcie, muszę... Aha, tutaj się zamieniamy w dużego, czyli to w ten sposób działa. Całkiem spoko ta opcja. To dramatyzuje, dziwna tak, dziwna muzyka. Aby coś popchnąć, musisz być wielki jak niedźwiedź. Albo Yeti. Ale uważaj na kłaczki, okej? Okay? Kłaczki.
Nie, muzyczka taka idzie creepy trochę. Oj, miałem zrobić to bez śmierci. Tak, zrobiłem to bez śmierci, że oczywiście musiałem paść. Tam na górze coś jest, ale chyba się nie dostanę tam w żaden sposób. Chyba, że... No nie, nie ma chyba opcji, żeby się tam dostać. Czymś tam... A, czekaj, poczekajcie, ja się chyba tego mogę złapać. To się przynajmniej wydaje. Jak ja mam podskoczyć? Teraz ogarniemy sobie stroje, jakie on tutaj ma. Nie, no nie mogę. Dobra, słuchajcie, trudno. Chyba, że wiecie, jak tam wejść. A teraz już po potokach widzę. Dobra, sprawdźmy sobie stroje. Nope. No ten już ujdzie bardziej. Nie mam pytań, naprawdę, kurczę, jest mega fajnie. Którą platformę? No ta, aha, dobra, teraz to już tam nie wrócę. Pelerynka w sumie pasuje do takiego wysokiego skakania. O! Ha! Kula. Duża kula. O kurde, to mnie... Aha, aha. Czyli tutaj musimy przed nią uciekać, bo nas goni porządnie. Paniara. So close. Dobra, tutaj są sprężyny, więc pewnie mnie wyrzuci. Oczywiście, i oczywiście wszystkiego nie wziąłem. Dobra, tutaj jest lokacja, widzę, dla dwóch osób, ale to sobie pozbieram chociażby punkty, które tutaj mamy. Aha, dobra, już czaję, jak to będzie działać. Żeby się przy niej podostać, to druga osoba musi ogarnąć tutaj te... Dużą nie pokażę wam baletnicy. Nie pokażę wam tej baletnicy. Nie, no nie, błagam was, no nie róbmy z postaci baletnic. Już niech zostanie ta, która jest, no super bohater może być. Niech zostanie. Duże rzeczy szybko toną. Małe rzeczy unoszą się na powierzchni i można po nich chodzić. Przydatna rzecz. Oj, chyba tego nie zbiorę już. Aha, poczekajcie, bo my tutaj musimy przejść, tak? Kurde, nie wyjdę stąd. No żartujecie sobie. Ale beznadzieja, patrzcie, z tej strony mogę wejść, a z tej nie mogę, nie? Dobra, musimy umrzeć. O! Fajnie, ładnie, nawet mi się udało zdobyć. Bo utopić się tu chyba nie da jako tako, nie? A ja mogłem. O, moment. Czy wy to widzicie? Tu jest tunel, ale. Ja nie wiem, czy się da do niego dojść jakoś. A się nie da tam przejść. Jak tam się. Jak tam, słuchajcie, się przedostać? Bo jestem małym, tak? A jak trzymam. No kurde. No nie da rady, słuchajcie, tam wskoczyć. Chyba, że ktoś wie, jak ogarnąć. To jest wyjście, a wejście jest tam gdzieś... Aha! No dobra, no jest, no ale co z tego, że jest, jak tutaj jest tak samo skonstruowane? Znaczy tam to było wejście, a to jest wyjście. No dobra, tylko że... Jak ja mam tutaj niby wskoczyć, skoro nie mogę? Dobra, kulkę ominąłem.
A, wiecie co? O, zobaczcie, tutaj jeszcze coś jest. Ja mam wrażenie, że tamto może się nam, wiecie, kiedy odblokować? Może nam się odblokować dopiero wtedy, jak ogarnę sobie, jak tego łabędzia tam narysujemy. Bo nie wiem, jak tutaj wejść, naprawdę. Chyba, że może, nie wiem, wodę będziemy mogli tutaj spuścić? Wtedy można by spróbować, ale nie, no nie wydostanę się. No dobra, słuchajcie, nieważne. Mysza. Czekajcie, tutaj chyba małym można podskoczyć. Nie, nie podskoczymy. Dobra, zrobimy to tak. Hop. Pięknie. Tylko jak zrobić to tutaj teraz? Aha, chyba już czaję. Jak to w ogóle wygląda? Znaczy on jakby pływał w powietrzu, nie? No dobra. Idziemy na górę. Na dół i na dół. Dobrze, zaraz sobie sprawdzimy tą baletnicę, tylko poczekajcie, bo tutaj widzę, muszę ogarnąć trochę. Zaraz zmiażdży lód. Czekajcie, przejdziemy sobie ten poziom i spróbujemy, zobaczymy tą baletnicę. Nie, nie zdobyłem wszystkiego, ale się udało. Przynajmniej tak mi się wydaje, że się udało. Nie grałem w Metro Last Night. Light. Ile zebraliśmy przedmiotów? Teraz jest bardzo dobre pytanie. 62%! Lipa. Trochę lipa. Ale tamte kulki to kulkami. Wiecie, może pójdziemy teraz sobie tutaj do tego sklepu i zobaczymy te stroje, bo tutaj gdzieś chyba powinien być. Możemy go sobie ogarnąć. Togl się przebudził. Ostatni bohater, słup, jest w bunku Mowej Lagunie. Ale jaki iluminator ma ogarnąć? Pojedź windą, albo zwiedź ziggurat jako Togl. No dobra. Teraz tak, pytanie, czy tutaj gdzieś były jakieś elementy, które możemy nim wykonać? Idź po coś tu kule, gdzieś było, chyba. Odkryj wiele tajemnic, pobij wyniki, tak? A tam na dół nie zejdę. Tu nie ma kul, cichy przyjacielu. Tylko zabawa i trochę ryzyka. Nie, tego też nie złapię. Nie, fajnie. No dobra, macie tą baletnicę, nie naklejki. No serio? Co się stało? Balerina, nie baletnica. Macie baletni balerinę. O matko. O Jezus, nie, zostawmy superbohatera, nie robimy baleriny. Jestem już w połowie gry? To bardzo szybko. Oj, zapomniałem, że tu się nie możemy łapać, cholera. Dobra. Idziemy dalej.
No taka trochę przysterydowana balerina. Kurde, do sklepu, faktycznie zapomniałem. O Jezu, sorry, kurde, masakra. A w każdym sklepie jest coś innego, czy wszystkie sklepy są takie same? Będziemy teraz walczyć z Newtonem. Przyjacielu, jak się cieszę, że cię widzę. Pewnie filcujesz się z zazdrości na myśl o tym. Filcujesz się z zazdrości, no chyba ty, ziom. To jest dopiero początek, moje drogi. Przejąłem kontrolę nad sercem kreatywności. Jest moje! Tak samo jak wszystkie myśli. A, w każdym sklepie co innego. Bunkum też są moje. A któż to? Kolejny dawno zgrzybiały bohater Bunkum. Jaką minę wygląda. Lata świetności masz za sobą, prawda? Zresztą mniejsza z tym. I tak mnie nie powstrzymacie. Kamehameha? Chyba nie. Ja coś popsułem? Nie no, chyba nic nie popsułem. Co się rusza? Kamerę inaczej trochę zdam, bo... Poniżej. Bliżej. O, wybaczcie. Muszę załatwić sprawę sercową, niecierpiącą zwłok. Idzie do serca i rozumu, ja wam to mówię. Na pewno. Teraz pościg. Uwaga, lamienie Wojtka będzie. Boże, już się boję pościgów. Dobra, to już mi się nie podoba. To już mi się nie podoba. O kur, dobra, no tak, lamienie Wojtka, level ewidentny. Wait, what? Dzięki, że mnie popchnęło. Jezu, ja tu naklejek wypada. Dobra, trudno. Wszystko, że tak naklejek nie zdobędę. Muszę starać tyle, ile się staram. Staram! No i umarłem. Gdzie mnie to dasz? A tu mnie aż wyrzuciło? No! Come on! Lecimy! No kurde, spadłem. Ciężki ten poziom, powiem wam szczerze. O, a tutaj... Aha, dobra, bo tutaj chyba musiałem się złapać tego koła. Cholera, wie co trzeba robić, to jest w ogóle... No i... No ty... No nie, dlaczego? Fuck. Cześć, Stardust. Ach, Chryste, panie, co tu się dzieje w ogóle? Masakra ten poziom trochę. No pewnie ty liczysz śmierć, jak kto inny. W ogóle nie wydaje mi się, żeby ktoś to za pierwszym razem przeszedł w takiej formie, że zebrałby wszystko, wszystko. No i... Kurczę! To jest bez sensu to, że mnie blokują te książki i trochę dziwne jest to, że ja się pojawiam dalej niż ten, co mnie trochę rozprasza. Dalej niż byłem. Oj, ewidentnie jest. Chociaż nie, nie jestem dalej niż byłem.
Aha, dobra. O co? Jesteśmy na pewno dalej. Dobra, pierdzieliśmy tą naklejkę. No kurczę! Fuck! Rozumiem, że przed samym końcem pewnie jeszcze spadłem w dodatku. No oczywiście, że przed samym końcem, no bo przecież nie byłbym, kurczę... nie, fotki mogą wstawiać tylko subskrybenci, a właściwie nie wiem, dlaczego wyświetla się tylko... tylko jakby moderatorom ewentualnie możesz podesłać linka, jeżeli zatwierdzi, to wrzuci na czat. Ile zebrałem rzeczy? Pewnie z połowę, no 56%, tak myślałem, że tak będzie. Kurde, masakra trochę. Lipa. Trochę lipa. Znaczy, Hunter, wiesz co, teoretycznie mogą wstawiać, tylko że ja nie wiem, dlaczego nie wyświetla... Link jest, ale nie wyświetla... Ale nie wyświetla zdjęcia. To jest trochę dziwne, więc nie wiem, o co chodzi za bardzo. Wiedziałem, że dasz radę. Tytani dużo obiecują, ale podobnie jak wściekły kurczak. Się boję tych ostatnich poziomów, nie strasz mnie. Okręcili go sobie wokół małego palca. Tytani, rzecz jasna, nie kurczak. Tytan, jak mogłeś okręcić go wokół palca, wiesz co? Musisz znaleźć i pokonać trzeciego tytana, zanim będzie już za późno. Dla nas wszystkich. Zły tytan. Udaj się do bunku Mowej Laguny i obudź słupa. Tylko z jego pomocą możecie pokonać Newtona. Zanim podejmie jakąś złą decyzję, jak na przykład o budowie fortecy w kształcie swojej twarzy. Serio? Dopóki serce jest pod kontrolą Newtona, kreatywność Bunkum jest uwięziona jak komik w kuli. Powodzenia! Nie, dzięki. A, jaką ja mam kurzą pamięć? Zapomniałem o najważniejszym. Kupcie mi jakąś pamiątkową czapeczkę. Jeśli znajdziecie chwilkę. Serio? Czapeczkę. Dobra, słuchajcie, zrobimy to teraz w ten sposób. Pójdziemy sobie po te naklejki, znaczy do sklepu. Zobaczymy, co jest tam dostępne. I myślę, że jak wejdziemy do sklepu, to skończymy sobie live'a. Bo w sumie, no, nie chcę za bardzo już wchodzić na następny jakiś tam rozdział, także... Chociaż i tak się oczywiście tam właduje. Dobra, ale ja chcę wrócić. Teraz pytanie, w którym miejscu był ten pierwszy sklep? To jest w prolog. W prologu nie było. Bruzgolas tutaj był. Co to był ten iluminator? Bo ja nie wiem, nie pamiętam. Nie mogę sobie przypomnieć. Tam na mapie wygląda, jakby miał być jeszcze jeden poziom, ale zapomnieli go wstawić. No dobra, no to idziemy. Tutaj bodajże był gdzieś ten sklep na górze, nie? Dobrze pamiętam? Tutaj chyba był. Mhm.
świecąca pałka. Serio? No, gro, ładujemy się, ładujemy, ładujemy. Tak, Tytan, pałka. Dobrze, dobrze usłyszałeś. Zapraszam, wszystko jest. Zobacz wyjątkowe projekty, wciskając przyciski L1 i R1. Mamy 84 w ogóle, to jest całkiem dużo. To tutaj niektóre są dosyć drogie. 15. Możesz kupować, możesz przeglądać. Stań na platformie. Wystarczy, że kupisz jeszcze dwie rzeczy, a darmowy upominek będzie twój na zawsze. No dobra, to kupujmy po kolei może. Jeszcze jedną rzecz, a otrzymasz ekskluzywny upominek. A mogę kupić wszystko? Chyba powinno mi wystarczyć hajsu. Otrzymujesz darmowy upominek! Teraz możesz rozświetlać najciemniejsze zakamarki bunkru. Wait, what? No wyrzuciły mnie chamy. Oto Illuminator! Illuminator, voilà. Masakra. Śmiało, weź go! Śmiało, weź go! Świecący patyk! Otwórz swoją gałgankową kieszeń! Gałgankową kieszeń! Użyj prawego drążka, aby celować iluminatorem. Tak, wyceluj, strzel, wpadnij. R1, aby włączyć iluminator. Idealnie. To jest gra dla dzieci, a podtekstów tu jest tyle, że... No cóż. Chłe. Poświęć i widzisz, jak światło aktywuje uśpione elementy? Niesamowite, co? Użyj iluminatora za każdym razem, gdy widzisz obrazek w ramce. Inaczej coś pominie. Czyli po to tam były te obrazy. Trzeba zapamiętać. Dalej, nie wstydź się! Użyj przycisków L1 i R1, a salon mody Uzumzuma dziękuję za dokonanie zakupu. W ogóle to jest chyba, dubbinguje to ten koleś, który dubbinguje chyba Jaskra. Taki klient jak ty to skarb! Gdyby wszyscy tak nie byli. Jestem pewny, ale tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, to mamy, to jeszcze za 15. Wymieniaj znajdźko dzwonki na towary, wciskając trójkąt. Dziękujemy! Proszę bardzo... Wyczyściłeś mój asortyment! Muszę zaprojektować kolejne ciuchy! Tak, tak, tak. Projektuj nowe ciuchy, ewidentnie. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, co mamy nowego tutaj. Aha, nic nie... A nie, mamy. Melania Igiełka. Czekajcie, tą głowę jakoś to tak... To smutne! Zoom po raz pierwszy w historii sprzedał cały asortyment! Moje kieszenie są pełne z grajmy teraz dzwonków. Tym. Wybornie! A gdzie wy tam mówiliście, że jest jakiś obraz? Sprzedałem wszystkie projekty! Może czas wypocząć nad dwugumową Laguną? No wy mówiliście coś o jakimś obrazie, że tutaj gdzieś jest. Ja tutaj nie widzę żadnego obrazu. O, pławi się w znaczku. A, w ziguracie. To wiecie co? To właściwie pójdźmy sobie jeszcze właśnie tam do tego ziguratu, do tej Moskwy w cudzysłowiu. I zobaczymy sobie, co jest za tym obrazem. Jestem ciekaw. Nie wiem, kto to jest Adam Werner. Nie oglądam już jak miłość. Czekajcie, wiecie co jeszcze? Zobaczymy, czy dla Odszoka są jakieś ciuszki nowe. Okej, nie mnie przerzuciło.
Nauczyłem cię wszystkiego, co wiem o aktorstwie. Wykorzystaj tę wiedzę w ziguracie. Odszukaj Togla. Patrzcie, ile dla niego jest kostiumów. Odsok może dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Druzgola skryje jeszcze wiele tajemnic. Jezus Maria. Słuchajcie, ten mops przejdź chyba mostem, wygrywa wszystko. Kieruj się do ziguratu. Właśnie tam znajdziesz mocarnego Togla. Ja pierdzielę. No, a, nie ten przycisk. Masakra jakaś po prostu. Masakra. Nie, słoń mi się nie podobał. No nie, przecież widzieliście jak był jak wybierałem. Dobra, to teraz ziggurat. Ta gra ma pełno dziwnych nazw. Wiem, że można machać. Dobra, teraz tak. Potrzebny mi iluminator. Tu po lewo chyba był, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Tu jest jakiś. Właśnie. A tutaj chyba było w ogóle kilka obrazów. Nie był tylko ten jeden chyba. A jak wejść? Czekajcie, a dam radę zejść? Aha, bo tutaj tak można było wejść, zejść. No tak, ale tu jest mi chyba potrzebny... Tak, tu jest mi potrzebny ten... Wow. O, mamy baletnicę, mamy matrioszkę, widzę. Ale co ja mam tu zrobić, kurde? Bo ja tego nie przesunę. Mi potrzebny jakiś pomponator. Matko, co za nazwę. Jest zum zum. Wydaje mi się chyba, że wziąłem wszystkie z tej baleryny. No nie wiem, zaraz i tak wrócimy, to zobaczymy. A, to jest... Dobra. Czaję. Mamy tylko 10 punktów. Przeglądaj za pomocą przycisków L1 i R1. Na to nas nie stać. Cheerleaderki? What? Aha, to są jako psy. No to też nas nie stać. Aby kupić. To tak trochę mi Crashem i czakalaka, czy jak to było? Bukalaka? Tak. Nie, niedźwiedź to jest za banalne. Klientów ze znajdźko dzwonkami witamy z otwartymi ramionami. Nie, wiecie co, może na razie się wstrzymajmy. Nie, na razie nie będziemy może kupować dla niego nic. Bo kurczę, szkoda kasy, no w sumie mamy na razie tego, więc na razie sobie to, wiecie, później, jak zdobędziemy więcej punktów, to sobie to jakoś tam ogarniemy, no bo tak na dobrą sprawę szkoda mi to wydawać, bo tam był jeden, te cheerleaderki są fajne, na te cheerleaderki jestem w stanie się zgodzić. Możemy sobie nimi pograć. Jeszcze pójdziemy tam na dół, zobaczymy, bo tam były jakieś jeszcze naklejeczki, to sobie je pozbieramy. Użyję tego pomponatora. O! A tu na górę mogę już wejść?
Zabrałeś już stąd kulę. Może postaraj się o troszkę lepszy wynik. To było to? To. Jak to mi się ssało? Aha. Ale tu chyba są tu jest chyba dwoje graczy potrzebnych. A nie, nie jest, nie są potrzebne. Teraz. O. Teraz możemy sobie tu zejść na dół. Aha, czyli tylko tutaj widzę więcej nie ma. No dobra, spoko. Jeszcze zobaczymy tą baletnicę, tak? No. Bańki nagród są. A czekajcie, tutaj. Ha! Tu jeszcze możemy zejść. Proszę, i mam jeszcze złote kuleczki. Będziemy mieli z 15. 20 mamy, no możemy kupić w sumie te cheerleaderki teraz. Dobra, mamy wszystko. Ale co wy robicie? Z czym wy się tam ogarniacie? Ja na zasadzie z tej baletnicy wszystko wziąłem. A jednak nie. Aha, faktycznie, nie wziąłem wszystkiego. No dobra. Że zwróciłeś na to uwagę. Nie ogarnął. Tu nas jeszcze chyba nie było. A nie, stąd przyszliśmy. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, bo tak na dobrą sprawę to już dzisiaj więcej nic nie zrobimy. Nie chcę, tak jak mówiłem, nie chcę zaczynać tej laguny całej, bo trochę bez sensu. Także słuchajcie, ja się z YouTube'ami żegnam. Także jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijajcie na hitboxa, na live'y, żebyście byli na bieżąco i mogli mi na bieżąco komentować. Więc wam dziękujemy i robimy sobie. Znaczy no, dziękujemy wam. Pa, pa. Dobra, słuchajcie, co robimy teraz?